Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, moi mili, mam dla was deck, który bardzo fajnie śmigał na Mistrzostwach Świata, ogólnie był grany. Ja już bardzo podobno publikowałem w formie mema, zrobiłem właśnie pod siebie. Ten natomiast już jest taki konkretny, taki powiedzmy, że grany przez profesjonalistów i jest bardzo, ale to bardzo okej. Okay. Mimo, że dostał tutaj karty nerfy, to i tak nadal on jest bardzo okej. Okay. Słuchajcie, gramy tutaj Katarinę z Gwen, bo to oczywiście atakowanie dodatkowe, a jak uświęcenie, no to te ataki faktycznie dają porządnego kopa. Moi drodzy, jeszcze tylko taka szybciutka informacja. Deck ma tutaj mnóstwo fajnych kombosów. Jest tutaj dosyć skomplikowany, także tutaj można naprawdę wiele błędów popełniać. I co najważniejsze, można nim wbijać rangę. Dzięki niemu jestem po prostu o krok od mastera, wystarczą mi dwa winy, także śmiało mogę potwierdzić, że da się wbijać rangę. Moi drodzy, prezentacja dalej. Moi drodzy, i tak to się właśnie prezentuje. Zacznijmy sobie od gospodarza, uświęcenie 2-1, stakowanie, bardzo ważna sprawa. Odkupiony, nowa karcioszka, bardzo ładny art, zresztą przywołanie przy ataku dodatkowej karcioszki, bardzo fajna sprawa. Dodatkowe uświęcenie, pamiętajcie, że sam geniusz uświęcenia nie daje, robi to ta karta. Dodatkowo widzowie, jeżeli mówimy o uświęceniu, koniecznie trzeba też wspomnieć o lokaju. Postrach bardzo fajnie tutaj działa, zwłaszcza z uświęceniem dodatkowym. Moi drodzy, wystawna sala, też nowa karcioszka. Bardzo fajny token ataku jest w trzeciej pauzujący. Porzucacie kartę, macie blokera i w kolejnej rundzie macie jeszcze dodatkowo odrażającego z automatu. Bardzo fajne to jest zagranie. Gwen oczywiście też pod uświęcenie obowiązkowo. I wieczni tancerze, można przywołać katę, można też walecznika, bardzo ciekawa sprawa. Można zrobić sobie nieskończone combo, które na pewno zapewni wam grę, pod warunkiem, że przeciwnik nie pozbędzie się tej karty. Jak? Wystarczy zagrać wiecznego, przywołujecie walecznika, walecznik za każdym razem przy przywołaniu zrobi wam najazd o północy i znowu gracie najazd na północy na wiecznych i tak w kółko. Ja, słuchajcie, raz się na tym złapałem, ale też jednego przeciwnika również złapałem. Harrowing jako taki finisher, bardzo fajna karcioszka. I wtedy karty trzeba poświęcać. Co mamy jeszcze tutaj na górze? Słuchajcie, kres, rewelacyjne zaklęcie, obowiązkowe, rewelacja. Aczkolwiek powiem wam, że niesamowicie mi tutaj sprawia psikusy ta karta. Bo kiedy jej potrzebuję, nie mogę jej dobrać. Kiedy nie potrzebuję, mam jej aż za dużo. Szkarłatny jest nową karcioszką, fajne stakowanie, bardzo przyjemny. Można zabijać uświęcenie na przykład. Znak wysp, tutaj można fajnie kontrolować zagrania przeciwników, może to być jeszcze finisher, polecam. Kontrola na agro, fenomenalne zaklęcie, wiecie jak jest. Dobór kart jest akurat tutaj bardzo istotny, więc czasem warto poświęcić kartę, bo tych kart czasem w ręce może być za mało. Moi drodzy, dodatkowo Katarina, bo robi dodatkowy atak, zjednoczenie sił, rewelacja. Tutaj Katarina pokazuje swoje sztylety, można by powiedzieć. Jest rewelacja. Świetnie pasuje do tej kompozycji. Jest tutaj stunik na jakieś irytujące postacie albo na zablokowanie przeciwnika. Widzowie, mamy tutaj jeszcze upadłego, o którym mówiłem, dostał nerfiki, ale te na szczęście nerfiki nie są aż tak jeszcze mocne z tego względu, że bardzo, ale to bardzo przydatne w tej talii jest to, że najsłabszy wróg nie może blokować i wtedy można wykorzystać w pełni ten potencjał. Moi drodzy, słuchajcie, granie tym deckiem jest naprawdę trudne, jest satysfakcjonujące, ale słuchajcie, no łatwo nie jest, naprawdę. Czasem trzeba się tutaj skupić, czasem te kombosy można bardzo łatwo ominąć. Nawet, słuchajcie, na finałach zdarzało się mistrzom, że tak to ujmę, no bo nie oszukujmy się, to byli gracze 116 z całego świata, którzy, słuchajcie, nie potrafili wychwycić jakiejś tam okazji na wygrywanie gry. Także, słuchajcie, mi też na pewno się to przydarzy nieraz. Ale mam nadzieję, że nagramy mimo wszystko jakieś fajne odcinki, bo deck jest z pewnością warty waszej uwagi. Moi drodzy, jedziemy. Spróbujmy te rankedy, bo to i tak nic nie zmienia, czy zagram tutaj w tym przypadku normale, czy rankedy. Słuchajcie, jesteśmy o krok od mastera. Wystarczą dwa winy z rzędu. Ogólnie na brzask kiedyś przegrałem. Ale tak to była, nie? No, Ksiński nie wydaje mi się tu aż taką silną. Jedyneczka za dużo. Kres tutaj na co? Na co zagrać tutaj dobry kres, kiedy to jest Targon Leona? Nie wydaje mi się. Nawet broni tutaj nie ma. Jedynka jest bardzo fajnym rozpoczęciem. Bardzo fajna dwójka, tylko zobaczy ten token ataku niefortunny, prawda? Myślę, że spokojnie mogę dograć jedyneczkę. Myślę, że tu może być brzask 3-3. No wolałbym nie. Nasze światło jest prawdziwe. Oczywiście pauzujemy. Myślę, że teraz karta może być 3-6 pod brzask.
albo nawet pauza. Ale atak. Ja tu oczywiście nic nie chcę grać, dorzucam kartę. Nie powinien mieć możliwości zabicia tych kart. Mamy kombosik, bardzo przyjemny. Karta ta poczeka. Być może nawet tutaj zagram pauzę, żeby mieć na zaklęcia. Bardzo ładne połączenie, bardzo fajne combo. Jedziemy z temacikiem. Tutaj może polecieć teraz ta karta, co jest w tym. Ta wzmacniająca się przez brzask? Nie, jest Aphelios. Podoba mi się. Ja tutaj zagram pauzę, nie potrzebuję tego widmowego lokaja na razie. Bardzo chciałbym tutaj zagrać Gwen, ale nie możemy zagrać Gwen w ciemno, bo może być tu zaklęcie za 5. Mamy jeden stack uświęcenia? A no właśnie. Mój przeciwnik doskonale wie, że teraz zagram Gwen. Więc zagramy sobie spokojnie jedyneczkę. Zagramy wtedy tak. I trójka na koniec. Okej. Zobaczymy, co teraz zagra mój przeciwnik. Zastanawiam się nad zabiciem Aphelios'a, ale to może być podpowiedź, że ma drugiego. Wydaje mi się, że też ma tutaj pajączka jeszcze jednego. Ale wiecie co? Może wybejtujmy coś jeszcze. Bo to jest idealna sytuacja, żeby zagrać pająka. Pająk miałby uświęcenie, a tu mamy bardzo fajny stack. Zobaczcie, błyskawiczne zagranie, co? No śmiga to mu, śmiga. Patrz moimi oczami. Pajączek, 2-1, koniecznie trzeba tutaj. Przewaga kart. Będzie musiał blokować Aphelios'em. Pytanie, czy rzucamy Gwen, kiedy on ma 100% brzask, ale straci wtedy wszystkie punkty. Wydaje mi się, że to jest gra warta świeczki, zwłaszcza, że mamy noksiański zapał i wtedy można się pozbyć tej karty. Nie, zaskoczył mnie teraz, zobaczcie, zaskoczył mnie przeciwnik. Teraz powinniśmy ustawić dobrze teraz stół. Chociaż ta karta będzie mogła. Okej, czyli trzeba inaczej, tak? Bardzo dobrze. Tak i tak. I 3, i 1, pajączek. Bardzo ładnie to wygląda. Piątkę wolałem zostawić na coś innego. Dobra wymiana. Mamy. Słuchajcie, pozbycie się tego przeciwnika jest na wagę złota. Jest na wagę złota. Idealnie, zobaczcie. Dziękuję ci bardzo. Tego potrzebowałem. Wspaniała wymiana. Wspaniała wymiana i jestem zachwycony. Pozbycie się tego stakującego się strażnika jest rewelacyjne. Mamy jeszcze tutaj bardzo dobrego gołębia. Mamy kartę przewagi. 2 punkty uświęcenia. Jest bardzo dobrze. Plus tutaj na pewno poleci walecznik. Walecznikiem można blokować. Trochę to zmienia postać rzeczy. Wszystko zależy od tego, co zagra. Tu może być nawet Leona grane. Jest Gravitum. Gravitum jest wolny. Czyli drugi Aphelios może się pojawić, jeżeli to jest Gravitum grane. Akurat w kartę 3-1. No zastanawiające. Czy ja mogę skończyć grę w następnej rundzie? Mielibyśmy... Tutaj 3. Tam 2 staki. To jest już 5. 5 za mało. Pauza. Mamy go. Mamy go dlatego, że tutaj pojawi się walecznik. Mamy przewagę bardzo fajną. Idealnie. Na pewno tu zaatakujemy, bo mamy 3. Nice. Ile mamy staków? 2. Myślę, że pod pająka zagramy, jeżeli chodzi o staki. Nie tutaj. Idealnie 14. Muszę coś sprawdzić. Tutaj jest na 1. Na pewno trzeba się pozbyć tego pana. I Katarina, wygrywamy grę. Ok. Nie może mieć zaklęcia za jeden zabijający pajączka. Wow. Teraz rzucamy krawędź. Słuchajcie, pizzeria. Masterek ograny, moi drodzy. Pięknie rozklikany. Tak jest, tutaj była Katarina, widzowie. Perfekto. Moi drodzy, D1, 90 punktów. Czy będziecie, słuchajcie, bo ostatnio jak byłem Mastera, to nie wiedzieliście o tym, bo wszystko robiłem prywatnie. Jakby poza magicznym przyciskiem do nagrywania bądź streamowania. Także słuchajcie, zobaczmy, czy będziemy się cieszyć, czy będziemy płakać. Trzeba przyznać, że rączka w poprzedniej rundzie, ale tam była finezja grana mimo wszystko, możecie mi wierzyć na słowo. Bardzo ładnie to rozegraliśmy.
To jest bardzo ciekawe, bo to jest ewidentnie jakiś troll. Kres może być bardzo fajny. Te karty mi bardzo nie pomagają. Katarina w takim matchupie jest bardzo okej. Co tu robi MF-ka? Bardzo dobrze spowalniamy jego tempo grania. Kres może być grany na jednostkę. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że kres powinniśmy... Chyba, że jakimś cudem mój przeciwnik gra tutaj lokację za jeden. I wtedy to jest faktycznie... przepraszam. Może grać, bo on tu wszystko może grać. Ta MF-ka mnie zaskakuje. Pike musi być grany wtedy mniej. Zobaczymy, co zagra, bo to jest dosyć istotne. Bo wiecie, kres lepiej zużyć teraz, bo to jest jedyna okazja na zużycie kresu, żeby była jasność. Później okazji już mieć nie będziemy. Oby nie stack. Oby nie stack. Nie, nie ma stacku. Spowalniamy jego tempo grania, bo dobrał sobie kartę. Być może to była Rek'Sai? Podwójny lurk, kaput. Nie mamy Gwen, ani nie mamy Katariny. No właśnie. Niedługie to spotkanie, ale jakże radosne. Nie mamy ani jednego, ani drugiego. Jeżeli tu się pojawi karta z podstrachem... Nie. Słuchajcie, ta karta dla nas nie jest żadnym zagrożeniem. Lepiej zostawić sobie te dwie karty 2-1 na później. Wydaje mi się, że late game mamy lepszy. Chodzi o to, że to jest tylko 2 punkty obrażeń i to jest zawsze 2 punkty obrażeń. Natomiast lurk zadaje więcej obrażeń. Ja jestem ta dobra, ale nie aż tak. Możemy zabić jego MF-kę, podoba mi się ta wymiana. Nie powinien atakować, chyba że za te... very nice indeed. Co ty masz na sobie? Bardzo ciekawe jest to, że gra pod MF-kę. Nie podoba mi się to, że nie mam już kart w ręce. To jest faktycznie problem. Jak na razie bardzo ładnie go kontruję. Ale co z tego, prawda? Dobrze byłoby pająka zagrać w kartę, która miałaby 1 HP. No on dobrał MF-kę, to jest duża przewaga, słuchajcie, że on miał bohatera, a ja tego bohatera nie miałem. Ta czwórka jest rewelacyjna, ale wolałbym ją zdecydowanie później. Mam czym blokować, mam jak się chronić, mam jak blokować. Pytanie, czy on nawet salwę tu nie gra, bo zaskoczył mnie z tą MF-ką, szczerze mówiąc. Chyba zaryzykuję. Tak jest, widzowie, ale docencie, widzowie, ten kunszt. Jak zagraliśmy spokojnie, pod kontrolę, wiedzieliśmy jak tutaj idealnie rozegrać sytuację, słuchajcie, zobaczcie. To się nagrywa, to już jest. Widzowie, jestem wśród mistrzów, ale... Widzowie. Czy ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości? Moi drodzy, jako że to była króciutka gra, jedziemy z kolejnymi oczywiście, zostaniemy już sobie w masterku i zobaczymy co tutaj będzie. Jedziemy. Tak szczerze mówiąc, jestem wdzięczny w sumie graczom, którzy na 0 punktów grają jakimiś słabymi taliami, bo dzięki temu można mieć darmowe punkty, nie? Okej, okay, no to teraz mamy wyzwanie, bo to jest taka harda kontrola, to jest taka kontrola. Token ataku akurat na parzystą, więc ta trójka jest tutaj bardzo fajna, ona narzuca niesamowitą presję. Myślę, że Katarina to jest 100% dead. Ale ja ją zostawię. Bo ja bardzo lubię, można byłoby ją później wskrzeszyć. Wróciła ta karta. Pójść na wymianę? Nie opłaca mi się ta wymiana. Myślę, że jak w następnej rundzie zagram tą kartę, to ona z automatu umiera. Myślę, że on nic nie zagra, będzie defować pod zaklęcia. Więc będziemy chyba grać po wokół wystawnej. Jak zaatakuję to? O, mamy fajną przewagę kart. Wiecie, czego mi brakuje tutaj tej karty za 2 punkty? Zdecydowanie byłaby niezłym paliwem. Tego się w ogóle nie opłaca niszczyć. W ogóle. A w następnej rundzie zauważcie, że mamy 4 punkty, czyli idealnie, żeby rozegrać całe combo. Tylko wiecie, jaki jest problemik? Problemik jest taki, że on może salwę grać.
Problemik jest taki, że on może salwy grać. Te karty robią... Wiecie co, na ten matchup ta karta jest idealna. Na ten matchup jest naprawdę idealna. Katarina to jest śmierć od razu. Wypada Szkarłatnego zagrać. Nie wiem, jak Rodo zagrać, szczerze mówiąc. Myślę, że z automatu poleci zabicie którejś z tych kart. Chociażby zaklęcie za 3, zaklęcie salwa. No wiecie, tu wszystko można grać. Tu floka można grać. Pierwsze zaklęcie rzucone z lewej strony inteligentnie. Tu na pewno może być gdzieś Swain, a nawet Lewiatan, szczerze mówiąc. O tym wam mówiłem. Zżurzył dwójkę, tak? To było drogie, więc nie powinien mieć zaklęcia za 2. Zastanawiam się nad rzuceniem tutaj Katariny. Bo lepszej sytuacji na rzucenie Katariny chyba w tym meczu nie będę mieć. Aczkolwiek zagra wtedy pewnie... też niedobrze. Czy być greedy? No ciekawe, bo tutaj mamy kilka rozwiązań. Zauważcie, że jeszcze salwę spokojnie może trzymać. Ale musiałby zużyć aż 2. A ja tutaj nie rotuję karty. Chyba musimy to zagrać wolniej. Proszę czuć się jak u siebie. Chociaż bejcik na kartę. Rozdawaj. Okay. I kto mówił, że nie lubię się dzielić? Jakże zabawne. Zużył wszystkie punkty, podoba mi się. To jest akurat jedna z niewielu dobrych wiadomości. Nie będę tego blokować raczej. Atakować, bo będzie mieć lepszą sytuację. Niech zużyje kolejne zaklęcie, my zagramy tu trójkę. Tylko Katarina. Chwała i odwaga to tylko pretekst do wojny. Można byłoby Swaina tutaj ukatrupić. Będę mieć dwóch blokerów. No tego Swaina trzeba zablokować. Szkoda, że nie zdąży zagrać combo. Z tym zagraniem. Bo nie mogę tej karty zablokować. Nie brać jeńców! Szczęście szeroko się uśmiecha. Tak, to trzeba tutaj. Tutaj koniecznie trzeba zablokować. I floka sobie zostawić. Szkoda, że mi tutaj na życiu takie tempo. Jeżeli zagram szóstkę w następnej rundzie, to ta karta będzie stracona. Tu można, żeby pajączka znaleźć. Nie, punktowo mi się nie podoba, jak to wygląda. Nie chcę zagrywać tutaj w Swaina, dlatego że może mieć drugiego, wiecie jak jest. Jestem na 100% pewny, że jak zagram Wiecznych Tancerzy, to tutaj poleci... tej karty mi zabrakło ostatnio. Stun poleci, jak zagram. Jak zagram tę kartę, to stun poleci. Nie mam ani jednego blokera, ale mam floka. Nie wiem, bardzo trudny matchup. Ta kontrola jest nieprawdopodobnie męcząca. To jest naprawdę bardzo dobry deck chyba, żeby teraz grać. O tym Twistedzie w czwartej rundzie zapomniałem. Spodziewałem się jakiejś salwy. Można byłoby teraz zaatakować. I rzucić Katarinę do defensywy, no. Chyba warto. To jest 10 punktów obrażeń. Myślałem nad dodaniem Atrocity do tego deku. To tylko piątki w wielkiej grze. Nigdy nie postępuje fair. Karta do bloku na następną rundę. Zabijamy Twisteda, flok dostaje w następnej rundzie. Jeżeli natomiast zagra obrażenie, żeby udało ci się zagrać, to zrobimy tak. I wiecznych tancerzów... wiecznych tancerzów? Tancerzy? Zgłupiałem, widzowie. Jak coś, to możecie napisać poprawną odmianę tego słowa. Ten flok jest tu na wagę złota, bo on prawdopodobnie zaatakuje najpierw. Aczkolwiek na jego miejscu to... ta karta troszeczkę zmienia postać rzeczy, bo chcemy dobrać karty. Zaatakuj. Złóż hołd lub gin. Jeżeli będzie chciał nam zabić teraz Katarinę, żeby tutaj zrobić awans, to zagrywamy i to jest świetna sytuacja. Ten flok jest tu na wagę złota. Okej. W ogóle ta piątka jest
jest irytująca. Ostatnio myślałem na temat tej w ogóle gry. Tak jest, jest flog zwykły. To wygląda bardzo okej. Nie wiem, czy się uda tutaj wrócić do tej gry, szczerze mówiąc. Szkoda, że nam zabrakło jednego punkta. Jednego punkta, bo wtedy byśmy mieli Katarinę przywołaną. Dwa floki trzymane. Słuchajcie, dwa floki trzymane to jest... chyba nie wiem, czy on nie był rzucony z lewej strony, więc dobrany przed chwilą. Ta karta jest naprawdę niezbalansowana, jeżeli chodzi o deki kontrolne. Tam te macki są niezbalansowane kompletnie. Sześć staków, no liczba fenomenalna, prawda? Ale co z tego? To trzeba będzie rzucić w obronie. Muszę tak zagrać. Może dezintegracja, ale muszę tak zagrać. Nawet Katarina tutaj nic nie da, bo ona tylko wróci. Mamy dwie wystawne sale, więc to nam psuje tutaj. Tu będzie zabicie albo stun. Okej, Floka zagra, ale zdążymy przywołać, bo to jest dosyć wolne. Muszę tylko coś sprawdzić. Katarina, uderzenie. Ej, zrobię tak, to jest bez sensu, bo to jest dokładnie to samo. Więcej obrażeń. Flok. Trzeci. Zabicie Katariny. No i zostaje nam karta. No mówię, ta karta jest niezbalansowana za cholerę. Rzucisz coś czy nie? Mógłbym znaleźć pająka, szczerze mówiąc. Zagram tutaj. Pajączek za ten to byłby fenomenalny akurat. Zabił mi trzy razy chyba Katarinę, co? Zobaczymy, czy muszę w defensywie zagrywać Harrowing. Okej, okay. Czyli plan jest taki, że tu gramy pauzę po prostu, żeby chyba, że masz dziesiątkowanie. Okej, okay, jest Swain. Nie mogę na razie tej karty rzucić. Okej, okay. Very nice indeed, moi drodzy. Co dobierzemy? Kres. Idealnie, żeby przegrać grę, zobaczmy. Nie mam lepszego pomysłu, żeby wrócić do tej gry. Widmowy mi tutaj nie pomaga, bo ma Swaina. Nie mam stuna, nie mam też Minotaura. Katarina też tu nie zrobi roboty, ale Katarina tutaj... Gotów, Rex? Jeszcze nie! No to ruszamy! Chyba muszę Widmowego jeszcze zagrać. Karty... Będę mieć 6 kart na stole plus jeszcze ostrze. A nie ma zaklęcia, które pozwoliło mu uruchomić... Very nice indeed. Postrach nie. Ty będziesz musiał być zablokowany. Później ty, później ty. Później ty. I druga Katarina. Mamy dwie Katariny. I Swaina musi zagrać. Wytłumacz się. Brak ci dyscypliny. Wow, widzowie, ugraliśmy ten matchup. Jestem zachwycony, widzowie, że to ugraliśmy. Słuchajcie, 15, mój pik wbity. Moi drodzy, jako że wiem, że to były w miarę długie chyba gry i były też 3. I słuchajcie, no mistrzowskie gry. A ja troszeczkę mam dzisiaj mniej czasu, także koniecznie dzisiaj tak skrócę ten materiał, bo prawdopodobnie powinna być jeszcze jedna. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, mistrz Uszak wygrywa nawet na kontrolę, bardzo męczącą. Jestem zachwycony, bo powiem wam szczerze, że wczoraj i dzisiaj tak naprawdę trochę w nocy wbijałem te punkty i tylko było tak. D1.40, D1.60, D1.40, D1.60, także udało się, widzowie. Mam nadzieję, że dołączycie razem. I będziemy wbijać punkty w masterze. A ci, którzy są, to po prostu będę ich gonić. Widzowie, dzięki za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, czy taki format wam się podobał z mastera. I tyle, dzięki, trzymajcie się.